Tu, gdzie dziś rozciągają się po horyzont piaski Sahary i górzyste tereny Półwyspu Synaj, przed tysiącami lat kwitło życie. Rozległe lasy i stepy dawały schronienie zwierzętom i koczowniczym plemionom. Zabrzmi to dziwnie, ale gdyby tego obszaru nie zajęła pustynia, zapewne nie powstałaby jedna z najokazalszych cywilizacji starożytności – Egipt faraonów. Mijały lata, dekady i stulecia. Ziemia wysychała coraz bardziej, zamieniając się w pustkowie, a mieszkańcy tego regionu przenosili się coraz bliżej Nilu, by wreszcie porzucić koczowniczy tryb życia i osiąść na stałe w żyznej dolinie rzeki. Nil, niczym wielka wstęga, związał ze sobą żyjące dotąd z dala od siebie społeczności i stał się zaczątkiem nowego państwa. W jednym ze staroegipskich hieroglifów czytamy: bądźże pozdrowiony, o Nilu, który wypłynąłeś z głębi ziemi, który przybyłeś, by przywołać Egipt do życia. Stworzony przez Re po to, byś nawadniał pola, żywił nasze bydło, ugasił pragnienie pustyni. Wystarczyło jedynie kilkaset lat, by żyjące na brzegach Nilu prymitywne ludy zjednoczyły się, tworząc podwaliny cywilizacji, której blask i potęga miały przyćmić wszystko, co do tej pory stworzyła ludzkość. Za twórcę państwa faraonów uważa się Narmera, żyjącego około 3000 lat przed naszą erą, identyfikowanego z symbolicznym pierwszym faraonem Menesem. To on zjednoczył południową i północną część kraju i jako pierwszy założył podwójną koronę, białą Górnego Egiptu i czerwoną Egiptu Dolnego. Za czasów faraonów Totmesa III, Ramzesa II czy Amenhotepa III powstały monumentalne dzieła architektury, które po dziś dzień świadczą o potędze dawnego Egiptu. Odkrywanie kraju nad Nilem to jednak coś więcej niż podróż w głąb dziejów. Egipt to miejsce zachwycające różnorodnością i żywotnością. To fascynująca kompozycja różnych pejzaży, kultur i obyczajów. Przybywamy do Kairu. Oto i ona. Al-Dunia, Matka Świata. Al-Kaira, Zwycięszczyni. Pod kopułą smogu i rozżarzonego powietrza po obu stronach Nilu rozpościera się morze domów. Te światła i neony przypominają raczej nowoczesną zachodnią metropolię niż miasto z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Co stało się z Orientem? Kawalkady samochodów posuwają się przez zatłoczone ulice Kairu w ślimaczym tempie, zderzak w zderzak. Władze miasta próbują opanować ten żywioł, budując nowe estakady i obwodnice, ale działa to na krótką metę. Kair to jedno z najszybciej rozrastających się miast świata. Obecnie tworzy on aglomerację zamieszkaną przez ponad 17 milionów ludzi. Jak każda wielka metropolia, tak i to największe miasto Afryki zmaga się z dziesiątkami problemów – przeludnieniem, chaotyczną infrastrukturą, brakiem mieszkań, zapaścią komunikacyjną. Mieszkańcy Kairu podchodzą do tych problemów z typowym dla siebie nastawieniem, gdzie optymizm miesza się ze skrajnym fatalizmem, a radość życia z opieszałością, o której tutaj mówi się inshallah, czyli w imię Allaha. Na niezliczonych jarmarkach i bazarach starego miasta pulsuje życie. Bab al-Wazir, al-Musti, Khan al-Khalili. Już same ich nazwy emanują egzotyką. Od wieków bazary wokół meczetów były nie tylko centrum handlu, ale i życia społecznego. I tak jest do dzisiaj. Wędrówka w labiryncie wąskich i pokręconych uliczek bazaru wiedzie nas w sam środek świata Orientu. Gwar i tłum, zapachy egzotycznych potraw, kram przy kramie, a między nimi tragarze z wózkami i obnośni handlarze sprzedający swoje towary, tkaniny, owoce, chleb, przyprawy.
Słynny XIX-wieczny egiptolog z Niemiec Georg Ebers zapisał w swoim pamiętniku: spacerować tutaj to nic innego, jak wciąż poznawać coś nowego. Patrzeć to tyle samo, co podziwiać, a obserwować to znaczy uczyć się. Obok siebie egzystują tu rzeczy, wydawałoby się, nie do pogodzenia i chyba właśnie to czyni Kair miastem wyjątkowym. Jeszcze przed chwilą byliśmy w nowoczesnej metropolii w chmurze spalin. Teraz wdychamy aromaty egzotycznych perfum i przypraw w samym środku średniowiecznego bazaru. Nie tak mocno zakorzeniony w tradycji, co nie znaczy, że mniej kolorowy i egzotyczny, jest osławiony bazar Khan al-Khalili. Kwitnie tutaj handel nastawiony głównie na turystów, na których czekają niezliczone wyroby ze złota, srebra i miedzi. W warsztatach na obrzeżach bazaru, w galeryjkach schowanych w głębi ciasnych uliczek, przez okrągły dzień rozbrzmiewają melodyjne stukania dłut i młoteczków. Pośród takich dźwięków szlachetne metale nabierają form i blasku, stając się małymi dziełami sztuki. W Kairze nie istnieje coś takiego jak cisza. Warczące samochody, rzemieślnicy stukający w metal, muezzini nawołujący z minaretów do modlitwy, handlarze zachwalający swój towar. W tym mieście cały czas ktoś hałasuje. Ma to jednak swój urok. Ten gwar ekscytuje i uskrzydla. Jest nieodrodnym elementem miasta, tak jak cisza na pustyni. Tuż obok warsztatu miedziorytników swoje dzieła tworzy mistrz arabeski. W krajach arabskich sztuki rękodzielnicze mają przebogatą tradycję. Rozwijały się jako alternatywa dla malarstwa, które było obarczone ograniczeniami natury religijnej. Teraz jesteśmy świadkami, jak powstaje podstawa pod stolik do herbaty. I jeszcze inna specjalność. Przygotowanie dekoracyjnej planszy do gry w tryk-traka, składającej się z ponad 40 tysięcy drobnych elementów, wymaga ogromnej cierpliwości i iście jubilerskiej precyzji. Tuż obok kolejny egzotyczny biznes. W tym kramie sprzedaje się wszystko, czego potrzeba, by uczynić jak najbardziej efektownym taniec brzucha. Al-Fishawi, jeden z najbardziej znanych adresów na bazarze Khan al-Khalili. To legendarna kairska kawiarnia i herbaciarnia. Przed Fishawi panuje nieopisany gwar, za to w środku goście mają okazję odpocząć od niego przy filiżance herbaty, kawy albo przy fajce wodnej zwanej shisha. Fishawi to miejsce, w którym dziś chętnie spotykają się biznesmeni i turyści. Tuż po II wojnie światowej tę kawiarnianą salę upodobali sobie artyści i intelektualna elita Egiptu. Właśnie tu, aż do późnej nocy, przy czarnej herbacie z listkami mięty, toczyły się wielogodzinne, zażarte debaty o przyszłości kraju. Tutaj rodziły się idee i kształtowały poglądy przyszłych liderów politycznych. Rozmawiano też o literaturze, malarstwie, teatrze i filmie. Plotkowano o prominentach, ale tematem numer jeden pozostawała polityka. W tym czasie Egipt pogrążony był w głębokim kryzysie gospodarczym, politycznym, nie mówiąc o kryzysie wartości. Podczas gdy większość społeczeństwa cierpiała skrajną biedę, dwór króla Faruka tonął w luksusie, a skorumpowany rząd zajęty był głównie zaspokajaniem własnych potrzeb. W tej atmosferze kiełkowały idee rewolucyjne. Na zapleczu Fishawi spotykali się spiskowcy, zastanawiając się, jak przepędzić z kraju Anglików i znienawidzonego króla. Obalił go zamach stanu w 1952 roku. W kilka lat później do władzy doszedł inicjator przewrotu, Gamal Abdel Nasser. Duchowym centrum współczesnego Egiptu jest Meczet Al-Azhar. Wzniesiony w 972 roku, od XII wieku pozostaje ważnym ośrodkiem teologii islamskiej. Na wpół świątynia, na wpół uniwersytet, przyjmuje w swoje progi wielu cudzoziemców.
Od 1961 roku w meczecie Uniwersytecie Al-Azhar oprócz tradycyjnej teologii prowadzi się także wykłady z nauk ścisłych, filozofii, medycyny i gospodarstwa wiejskiego. W Akademii naucza się demokratycznego, otwartego na świat islamu, takiego, którego zasadą naczelną jest ekumeniczne motto „Wszyscy ludzie wierzący są braćmi”. Mufti Al-Azhar jest najwyższym autorytetem w kwestiach wiary. Do niego należy okazała rezydencja ufundowana przez rząd Egiptu i wzniesiona nieopodal meczetu Akademii. To przykład na to, że w Egipcie władza i religia są ze sobą ściśle powiązane. Chcąc dotrzeć do meczetu Muhammada Ali, trzeba najpierw wdrapać się na potężną cytadelę, na murach której wznosi się wybudowana 700 lat później świątynia. Budowę cytadeli rozpoczął w XII wieku sułtan Saladyn i właśnie imię jego nosi monumentalna forteca. Kamienie, z których ją zbudowano, przywieziono z leżących nieopodal gór Mokattam. Tamtejsze kamieniołomy dostarczyły również surowca budowniczym piramid dla faraonów. Centralną część meczetu otaczają kolumnady. Po środku placu znajduje się studnia, przy której wierni dokonywali rytualnego obmycia, zanim weszli do wielkiej sali modlitewnej. Przedsionek nosi cechy bogatego stylu osmańskiego, podobnie jak wyłożone alabastrem wnętrze świątyni. Stąd też wzięła się jej druga nazwa – meczet alabastrowy. Inspiracją dla legendarnego budowniczego świątyni żyjącego w Stambule Greka Jusufa Boszny, bo była z całą pewnością słynna Hagia Sofia. Budowa meczetu trwała 30 lat i zakończyła się w 1857 roku. Ogromne wrażenie wywołuje na przyjezdnych nie tylko widok meczetu, ale i niesamowita panorama miasta, którą możemy podziwiać stojąc na murach cytadeli. W pogodne dni, gdy podnosi się smog, dostrzec stąd można nawet skraj pustyni z charakterystycznymi sylwetkami piramid w Gizie. U podnóża fortecy wznoszą się minarety meczetów sułtana Hassana oraz meczetu Rifai, który stał się miejscem pochówku ostatniego szacha Persji, Muhammada Rezy Pahlavi, zmarłego w 1980 roku. W centrum Kairu, na obleganym tłumnie placu Tahrir, znajduje się budynek Muzeum Egipskiego. Założony w 1857 roku przez francuskiego egiptologa Augusta Marietta, kryje bodaj największą i najbardziej znaczącą kolekcję dzieł starożytnego Egiptu. Zgromadzono tu przeogromną liczbę eksponatów pochodzących z czasów faraonów. Każdego dnia oglądają je tysiące turystów z całego świata. Największe wrażenie na zwiedzających wywiera widok bezcennych skarbów odnalezionych w grobowcu Tutanchamona. A przecież ten zmarły w wieku 19 lat władca był jednym z mniej znaczących faraonów w dziejach Egiptu.
Jakież więc bogactwa musiały kryć grobowce tych największych? Tego nie dowiemy się już chyba nigdy, gdyż grób Tutanchamona jest do dnia dzisiejszego jedynym, który odkryto w nienaruszonym stanie. Spektakularne odkrycie, którego w 1922 roku dokonał angielski archeolog Howard Carter, wydobyło na światło dzienne ponad 1700 drogocennych darów wotywnych. Wiara starożytnych Egipcjan w życie pozagrobowe sprawiała, że w miarę możliwości starali się zachować ciało zmarłego w nienaruszonym stanie. Służyła temu zaawansowana technika balsamowania zwłok, którą doskonalono od tysięcy lat. Do dzisiaj nie udało się zidentyfikować wszystkich składników preparatu używanego do mumifikacji. Parę interesujących szczegółów na ten temat z naszego punktu widzenia, nieco makabrycznych, znamy z pism Herodota. Najpierw z ciała zmarłego usuwa się jego mózg. Wyciąga się go z czaszki przez dziurki od nosa za pomocą zakrzywionego drutu. Opróżnioną przestrzeń wypełnia się wywarem z ziół. Następnie na brzuchu zmarłego wykonuje się nacięcie ostrym kamieniem z Etiopii. Przez tak powstały otwór wyjmuje się jelita, które starannie czyści się winem z daktyli i smaruje posiekanymi ziołami. Potem jama brzuszna wypełniona zostaje mirrą, wonnym cynamonowcem i innymi roślinami, a następnie zaszyta. W dalszej kolejności ciało suszone jest minerałem natrytem, w którym układa się je na 70 dni. Po tym czasie zwłoki myje się ponownie, po czym dokładnie owija we wstęgi z płótna, którego wewnętrzna część wysmarowana jest gumą. Tylko faraonowie, kapłani i wysocy urzędnicy mieli przywilej pochówku w niezwykle starannie przygotowanych sarkofagach, w których układano mumie. Wyobrażenie życia po śmierci panujące w dawnym Egipcie było na wskroś realistyczne. Konsekwencją tego był zwyczaj wyposażania zmarłych w przedmioty codziennego użytku i najróżniejsze pamiątki, co z kolei pozwoliło współczesnym badaczom zrekonstruować z dużą dokładnością obraz życia przed tysiącami lat. Z miniaturowych malunków na ceramice odnajdywanej w grobach wiemy na przykład, że wedle wierzeń stosunek pan-sługa nie wygasał wraz ze śmiercią zamożnego Egipcjanina. Niewolnicy mieli służyć swoim panom także w kolejnym życiu. Odpoczynek w hotelu, krótka przerwa w przygodzie pod tytułem Kair. Zresztą nawet tutaj podróż w czasie trwa nadal. Jutro jednak nabierze ona przyspieszenia. Czekają na nas piramidy. My, ludzie, mamy respekt przed upływającym czasem, za to czas zdaje się mieć respekt przed piramidami. Tak brzmi znane arabskie przysłowie. Piramidy w Gizie należą do najstarszych zachowanych budowli w dziejach ludzkości. Około 2600 lat przed naszą erą faraonowie Cheops, Chefren i Mykerinos kazali na zachodnim brzegu Ninu wznosić sobie grobowce, których wielkość miała symbolizować ich majestat. Piramidy miały zapewnić faraonom nieśmiertelność. Były wyrazem boskiego kultu, jakim ich darzono. Kształt grobowców symbolizował promienie słońca, po których zmarły władca miał podążyć w swoją drogę ku wieczności. Te pomniki starożytności otoczone dziesiątkami pstrokatych autobusów wycieczkowych, które co minuta wyrzucają z siebie kolejne gromady turystów, stają się bezbronne wobec banału współczesności. Przybysze, wysiadłszy z klimatyzowanych pojazdów wprost na gorącą pustynię, muszą najpierw przez chwilę ochłonąć, ale już po minucie wszyscy sięgają po swoje kamery, by uwiecznić kamienne cuda. Na taśmie lub w pamięci aparatu łatwiej jest utrwalić coś, czego nie jest w stanie ogarnąć ludzki rozum. Po północnej stronie mierzącej około 137 metrów wysokości piramidy Cheopsa, największej i najstarszej w Gizie,
znajduje się wejście do korytarza, który prowadzi do komory grobowej faraona, niestety ograbionej przez rabusiów w bliżej nieokreślonej przeszłości. Komora ta mierzy 55 metrów kwadratowych i ma prawie 6 metrów wysokości. Dziś stoi tam pusty, rozbity sarkofag z granitu. Wykradzionej mumii Cheopsa nie udało się odnaleźć do dzisiaj. Piramida Chefrena ze swoimi 136 metrami wysokości i 210 metrami szerokości u podstawy tylko nieznacznie ustępuje rozmiarom piramidzie Cheopsa. Z powstaniem piramid związane są liczne legendy i jeszcze liczniejsze naukowe i pseudonaukowe teorie współczesnych. Według greckiego historyka Herodota, Cheops, szukając funduszy na sfinansowanie drugiej, mniejszej piramidy, miał ponoć nawet posłać swoją córkę do przybytku uciech cielesnych. Ta pobierała jakoby od każdego klienta zapłatę, którą był pojedynczy blok skalny. Jak twierdzi Herodot, kamienie te wykorzystano później podczas budowy piramidy Chefrena. Strażnikiem królewskiej nekropolii w Gizie jest najstarszy i największy spośród mitycznych egipskich sfinksów. Wyrzeźbiono go w skale gizejskiego płaskowyżu na zlecenie faraona Chefrena. W ciągu wieków nieraz jego korpus zasypywał piasek. Nie najlepiej przysłużyły mu się też pustynne wiatry, ale najbardziej ucierpiał ze strony żołnierzy Napoleona, którzy uczynili go tarczą strzelecką podczas ćwiczeń artyleryjskich. Kamienny lew o ludzkiej głowie ma 57 metrów długości i 20 metrów szerokości. W starożytnym Egipcie sfinksa uważano za symbol królewskiej potęgi i strażnika faraonów. Gizejski sfinks ma twarz tego, którego miał strzec, faraona Chefrena. Dziś najświętsze miejsca Egiptu pilnowane są głównie przez obnośnych handlarzy, którzy ochoczo spełniają wszystkie zachcianki turystów od zimnej Coca-Coli przez pozłacane figurki faraona po szklane miniatury piramid. Kilka kilometrów na południe od Gizy znajduje się nekropolia w Sakkarze ze słynną piramidą schodkową faraona Djesera. Docieramy do niej idąc przez długie dziedzińce i pozostałości kaplic. Grobowiec Djesera mierzy około 60 metrów wysokości i jest uznawany za najstarszą piramidę w Egipcie. Zbudowana została z 6 segmentów w formie tzw. mastab, mniej więcej 200 lat przed powstaniem piramidy Cheopsa. Dwa kilometry na południe od Sakkary wznoszą się piramidy w Daszur. Jedna z nich, tak zwana Czerwona Piramida, wzniesiona dla faraona Snofru, licząca blisko 100 metrów wysokości i mająca podstawę o boku 213 metrów, niewiele ustępuje rozmiarami słynnej piramidzie Cheopsa. Niedaleko wznosi się piramida Łamana, zwana też romboidalną, o zmienionym w górnej części kącie nachylenia. Niewykluczone, że pierwotnie miała mieć kształt regularnego ostrosłupa, jak pozostałe piramidy powstające w tym czasie. Jednak z jakichś powodów, naukowcy mają na ten temat różne teorie, jej bryła przybrała ostatecznie taki właśnie unikalny wygląd. Ten alabastrowy sfinks jest strażnikiem Memfis. Najważniejszymi epokami w rozwoju cywilizacji starożytnego Egiptu były okresy Starego Państwa, Średniego Państwa i Nowego Państwa, poprzedzone okresem archaicznym i rozdzielone kolejnymi okresami przejściowymi. W okresie Starego Państwa, czyli od około 2640 do 2160 roku przed naszą erą, Memfis było pierwszą stolicą Egiptu. Dziś miasta już nie ma, a z legendarnej potęgi pozostało niewiele. Alabastrowy sfinks i kolosalna figura Ramzesa II to na dobrą sprawę jedyne pamiątki po dawnej metropolii, która zaginęła gdzieś w piaskach pustyni nieopodal wioski Rahina, leżącej 25 km na południe od Kairu. Memfis, Daszur, Sakkara i Giza.
To idealne miejsca do zadumy nad wiecznością i przemijaniem. Na przykład tutaj, w cieniu wielkich piramid, w ogrodzie legendarnego hotelu Mena. A jeśli rozpamiętywanie przeszłości wpędzi nas w melancholię, możemy błyskawicznie zmyć kurz historii, zanurzając się w basenie z zimnym drinkiem w dłoni. Gdy wierzchołki piramid są na niebie wyżej niż słońce, w okolicy budzi się duch sportu. Czas na golfa. Niemal tuż u stóp tysiącletnich piramid swoje podwoje otwiera najstarszy w Egipcie, należący do hotelu Mena, klub golfowy. W żadnym innym miejscu na świecie golfiarze nie mają tak fantastycznego tła do swoich rozgrywek. Soczysta, obficie podlewana zieleń idealnie przyciętych trawników. Taki widok pośrodku pustyni prezentuje się doprawdy surrealistycznie. Cóż, filozoficzne pytanie o sens rzeczy nasuwające się w tych okolicznościach dręczy myślicieli mniej więcej tak długo, jak długo stoją tu piramidy. Szybkie jak pustynny wiatr, wytrzymałe, emanujące ogromną energią, szlachetne z wyglądu i wierne swemu panu. To przymioty, którymi tradycyjnie i w pełni zasłużenie obdarza się konie arabskie czystej krwi. Tradycja hodowli Arabów pielęgnowana w stadninach gizejskich sięga wielu setek lat. Jest o nich mowa już w dawnych legendach islamu. Ich siłę i odwagę wychwalał sam prorok Mahomet. W islamie koń i jeździec znajdują się pod szczególną opieką Allaha. Jestem Nasser Basza ze stadniny Ebi. Moja rodzina hoduje tu konie arabskie pełnej krwi od 120 lat. A teraz pokażę Wam przykład tradycyjnej egipskiej sztuki ujeżdżania. Niezwykła gracja, z jaką poruszają się konie, nie jest wbrew pozorom skutkiem twardego ujeżdżania, ale szczególnej więzi, jaką potrafią nawiązać jeźdźcy ze swoimi czworonożnymi podopiecznymi. Sztukę zupełnie innego kalibru będziemy mieli okazję poznać, gdy nad piramidami zapadnie zmrok. Reflektory, lasery i dźwięk Dolby Surround nad wyraz skutecznie degradują Sfinksa i piramidy do bohaterów kiczowatego show w hollywoodzkim stylu. Ten multimedialny pokaz został stworzony prawdopodobnie z myślą o tych, dla których widok kamiennych pomników w świetle dnia wydaje się zbyt prozaiczny. Cóż, kwestia dobrego smaku również od tysięcy lat pozostaje nierozstrzygnięta. Równie kolorowa i głośna jak pokaz typu światło i dźwięk pod piramidami jest nocą egipska stolica. Po zachodzie słońca metropolia nad Nilem zamiast zasypiać budzi się na dobre do życia. Uciążliwy skwar znika, a ludzie gromadnie wylegają na ulicę. Kair jest w ciągłym ruchu. Jedni poruszają się samochodami, inni kolaskami, jeszcze inni na piechotę. Wydaje się, że wszyscy mieszkańcy opuścili swoje domy. Cóż, Egipcjanie są narodem niezwykle towarzyskim i wykorzystują każdą okazję, by spotkać się w gronie znajomych. Niektórzy umawiają się w którejś z niezliczonych herbaciarni, inni rozkoszują się chłodną bryzą nad brzegiem Nilu. Ci, których na to stać, odwiedzają restauracje kuszące zewsząd jaskrawymi neonami. Przeżyciem szczególnego rodzaju jest rejs stateczkiem-restauracją. Choć samo przedsięwzięcie na kilometr pachnie kiczem,
Trzeba przyznać, że serwowane w pływającym bufecie egzotyczne potrawy to raj dla podniebienia. W cenie 3-godzinnego rejsu po Nilu oprócz kolacji i niezapomnianych widoków mamy też, a jakże, program artystyczny. W Egipcie sztuką największego kalibru jest taniec brzucha. Najlepsze tancerki cieszą się tu sławą porównywalną z tą, która na zachodzie jest przywilejem gwiazd estrady i wysokobudżetowych filmów. W tańcu brzucha najważniejszy jest umiejętny ruch biodrami. Z kolei istotą tańca derwiszy jest wirowanie. Ostatnia noc w Kairze mija nam dosłownie na najwyższych obrotach. Jutro ruszamy w głąb kraju. Pośrodku Nilu. Jego ciemne wody przetaczają się leniwie przez wiecznie zielony krajobraz, który po obu stronach rzeki tworzą wąskie pasy żyznej ziemi uprawnej. Tuż za nią rozpościera się bezkresna pustynia. Gdzieniegdzie gaje palmowe ustępują miejsca poletkom, gdzieś pomiędzy wyrastają pojedyncze domostwa lub małe wioski. Z naszej perspektywy wypisz, wymaluj rajski ogród. Białe żagle feluk kołyszą się na Nilu niczym skrzydła egzotycznych wodnych ptaków. Ten leniwy nurt jest tu źródłem wszelkiego życia. Dla nas, przybyszów, Nil wydaje się odbiciem czasów, które zdawałoby się przeminęły na zawsze. Przez 2000 lat fellahowie byli pozbawioną praw, uciemiężoną społecznością, zmuszaną do ciężkiej, nędznie wynagradzanej pracy na rzecz posiadaczy ziemskich. Mimo że od panowania Rzymian, Arabów, Imperium Osmańskiego, a następnie władzy kolonialnej, obraz kraju zmienił się diametralnie, te idylliczne obrazki nie powinny nas zwieść. Nadal, choć dokonał się tu pewien postęp, życie wieśniaków upływa w biedzie na ciężkiej pracy fizycznej. Przywiązani do ziemi od pokoleń pielęgnują te same obyczaje i rytuały codzienności. Tutejsze wioski wyglądają dziś zupełnie tak samo jak wówczas, gdy przedstawiali je na reliefach starożytni artyści. Dawni Egipcjanie nie znali przyczyn fenomenu, jakim były regularne, coroczne wylewy Nilu. Dla nich było to błogosławieństwo natury, prezent bogów. W staroegipskim dniu Nowego Roku, czyli pod koniec lipca w naszym kalendarzu, nad wschodnim horyzontem ukazywała się jasna gwiazda. To Syriusz, którego pojawienie się zwiastowało mieszkańcom rychłe wystąpienie rzeki z brzegów. Nic dziwnego, że jaśniejący znak na niebie stał się dla starożytnych Egipcjan bóstwem wody. Bogini Sopdet, znana pod grecką nazwą Sotis, była personifikacją Syriusza, a przedstawiano ją jako kobietę z gwiazdą nad głową. Regularne wylewy Nilu, które notabene wraz z powstaniem Tamy Asuańskiej przeszły do historii, nie gwarantowały jeszcze obfitych plonów.
Aby chłopi mieli co zbierać, musieli każdego roku pracowicie odnawiać kilometry rowów nawadniających, nieustannie wyrównywać pola i obudowywać je groblami. Egipski rok dzielił się na trzy okresy, wyznaczane przez rytm aktywności Nilu. Achet to pora wylewów rzeki, Peret, zima, to czas wegetacji roślin, a tym samym pora odpoczynku i wreszcie Szemu, lato, czyli czas zbiorów i wytężonej pracy. Każda z tych pór roku trwała 4 miesiące, z których każdy liczył 30 dni. Herodot, który widział, jak pracują chłopi w mniej żyznych niż delta Nilu częściach basenu Morza Śródziemnego, uważał egipskich wieśniaków za prawdziwych szczęśliwców. Zbierają oni owoce ze swoich pól z dużo mniejszym wysiłkiem niż wszyscy inni. Oni nie muszą się trudzić, rozbijając pługiem twarde grudy ziemi. Oni nie muszą jej skopywać i wykonywać prac, które mają do zrobienia pozostali. U nich po prostu przepływa rzeka, poi spragnioną ziemię, a gdy ta jest syta, wraca posłusznie do swego koryta. Wystarczy tylko obsiać, posłać świnie na pole, by te wdeptały ziarna w ziemię, po czym poczekać bezczynnie aż do zbiorów. Herodot sporo przesadził z tą bezczynnością. Egipscy wieśniacy pracowali ciężko przez okrągły rok. Faktem jest jednak, że z plonami nie było najgorzej. Szacuje się, że zbiory stanowiły 20-krotność zasiewu, co jak na ówczesne czasy było wynikiem bardzo dobrym. Jeszcze w czasach rzymskich Egipt cieszył się sławą spichlerza antycznego świata. Życiodajny Nil zapewniał swoim wyznawcom urodzaj, jednak tym, którzy zbierali ziarno, nie przynosiło to bogactwa. Zaraz po żniwach każdy Egipcjanin mógł spodziewać się w swoich progach poborcy podatkowego. Temu, kto nie oddał państwu sporej części swojego dochodu lub próbował go zataić, groziła kara śmierci. W dzisiejszym Egipcie państwo nie zdziera ze swych obywateli wszystkiego, a kary za niepłacenie podatków nie są tak surowe, ale warunki życia na wsi nadal są bardzo trudne. Obserwując tutejszych chłopów i to, co stanowi ich dobytek, można odnieść wrażenie, że czas zatrzymał się tu w miejscu. Trochę to dziwne, ale widok tych ubogich ludzi nie wywołuje w nas współczucia. Czy powinniśmy im czegokolwiek współczuć, skoro wyglądają na bardziej szczęśliwych i pogodzonych ze swym losem niż my sami? Skoro codziennie jedzą świeży chleb z własnego pieca i każdego dnia oddychają czystym powietrzem? Tak to już jest, że zawsze tęsknimy do czegoś, czego nam brakuje. Zazdrościmy więc tego sielskiego życia bez stresu i pośpiechu, ale z drugiej strony nikt z nas nie zrezygnowałby ze swych wygód, by żyć jak fellachowie. Jedyne, co nam pozostaje, to utrwalić w pamięci ten widok i powracać do niego co jakiś czas, zanim nie zatrze go nasza szara codzienność. Jednym z miejsc, gdzie regularnie spotykają się chłopi z okolicy, jest jarmark, na którym sprzedają hurtownikom to, co wyhodowali w swych gospodarstwach. Na przykład świeżo zebrane melony. Handlarze zawiozą żywność do najbliższego miasta, sprzedając ją z zyskiem właścicielom sklepików albo straganów na bazarze. Tu interes kwitnie na całego. Non-stop załadowuje się i rozładowuje wozy i wózki, a handlarze targują się o cenę. Również bazar w Luksorze ma zapewnioną codzienną dostawę świeżych owoców prosto z pobliskich wsi.
Soczysta zieleń skutecznie zwabia klientów do tego kramiku. Ciekawe, co na ten widok powiedziałby nasz niezawodny przewodnik Herodot. Zajrzyjmy ponownie do jego ubarwionych ironią pamiętników. Egipcjanie nie mają zwykłego nieba, ich niebo jest wyjątkowe, nie mają jakiejś tam rzeki, ale rzekę szczególną. Tak to z nimi jest, że prawie we wszystkich dziedzinach mają poglądy i zwyczaje jakby na przekór innym nacjom. Tak więc u nich to kobiety idą na targi, handlują, podczas gdy mężczyźni siedzą w domu i tkają. Od czasów Herodota zwyczaje Egipcjan zdążyły się zmienić, między innymi pod wpływem obyczajowości arabskiej, ale jedna rzecz pozostała aktualna. Bazar w Luksorze wciąż jest zwierciadłem życia okolicznych wsi. Mimo emocji związanych z handlowaniem zawsze znajdzie się chwila na sziszę. Jak na każdym innym bazarze Orientu, starym dobrym zwyczajem należy się trochę potargować. Ostateczna cena jest przy tym kwestią drugorzędną. Ważne jest, by nie kupować i nie sprzedawać od tak. Trzeba przynajmniej chwilę ponegocjować, bo to kwestia honoru. Zbudowałem świątynię Amona z pięknego białego kamienia. Kazałem zrobić do niej wrota z drewna akacji i pokryć je złotem, a zawiasy odlać z brązu. Imię Amon ułożyłem na bramie z kamieni szlachetnych. Tak brzmi wotywna inskrypcja Amenhotepa III, pierwszego fundatora świątyni w Luksorze. Została ona zbudowana ku czci Amona, boga stworzenia, jego żony Mut i syna obojga Honsu, boga księżyca. Aleja procesyjna przed świątynią została ukończona dopiero za czasów faraona Nektanebo I. Ostateczny kształt świątyni nadał największy budowniczy wśród faraonów, Ramzes II. To on kazał ustawić imponującą kolumnadę i gigantyczny pylon. Rysy faraona mają twarze olbrzymich kamiennych postaci. Bramy są otwarte i kaplica w pałacu również. Teby świętują, wszyscy wołają z całych sił na chwałę nieba i ziemi. Tak wedle starożytnego opisu wyglądały uroczystości w starożytnej świątyni. Dzisiaj w dawnym pałacu także rozbrzmiewa gwar, choć nie ma on nic wspólnego z religijnym uniesieniem. To turyści z całego świata sprawdzają akustykę ścian, nawołują się nawzajem podnieceni bliskością mitycznego świata. Niektórzy zdyscyplinowani w rządkach, inni w bezładnych grupkach podążają za swoimi przewodnikami. W gorącym powietrzu mieszają się słowa z różnych języków i tumany kurzu. Nieodzownymi akcesoriami w tym pochodzie są kapelusze i chusty, okulary przeciwsłoneczne, butelki z wodą i oczywiście kamery. Świątynia Amona w Luksorze była połączona ze świątynią w Karnaku 3-kilometrową, prowadzącą wzdłuż Nilu aleją procesyjną. Po obu jej stronach znajdowały się sfinksy z baranimi głowami. Ta niezwykła droga scaliła obie budowle w jeden potężny kompleks sakralny, rozbudowywany przez kolejne 2000 lat. Każdy z budowniczych starał się zdeklasować swoich poprzedników w rozmachu architektonicznych i rzeźbiarskich przedsięwzięć. Tak powstawało miejsce wybrane, jak nazywali je starożytni. Aleja Sfinksów prowadzi od Nilu do wielkich pylonów wzniesionych u wejścia na dziedziniec, za którym oddzielona kolejnymi pylonami znajduje się sala hipostylowa. Wchodząc do tego ogromnego wnętrza o powierzchni około 5,5 tysiąca metrów kwadratowych, znajdujemy się w niesamowitym lesie z kamienia, gdzie pną się w górę w 16 rzędach 134 imponujące kolumny, każda od 13 do 21 metrów wysokości. Za pomysłodawcę tego cudu architektury uznaje się faraona Amenhotepa III. Budując majestatyczne obeliski, dawni Egipcjanie chcieli jakby dosłownie wznieść ku niebu swój hołd dla słońca. Zadbali o to, by ich sakralne monolity chwytały pierwsze i ostatnie promienie słoneczne w ciągu dnia. Ślady kultu słońca odnaleźć można również na reliefach ściennych i dziesiątkach hieroglifów. Skarabeusz był bogiem wschodzącego słońca. Utożsamiano je ze zmartwychwstaniem i odrodzenia w zaświatach.
Podobno ten, kto 3 razy okrąży tutaj w Karnaku ten amulet starożytnych, powróci jeszcze do Egiptu. Świątynia Luksorska i sanktuarium w Karnaku tworzą dziś największy z ocalałych kompleks sakralny w Egipcie. Mimo swojego ogromu ten zniszczony zespół architektoniczny odzwierciedla tylko namiastkę tego, czym w latach świetności były leżące tu Teby. To staroegipskie miasto przez setki lat było stolicą Imperium Faraonów. Patrząc na ruiny świątyń, możemy się tylko domyślać, jakim blaskiem jaśniało kiedyś. W Iliadzie Homer pisał o Tebach: Teby, miasto Egiptu, gdzie domy pełne są skarbów, ma 100 bram. Przez każdą z nich przechodzi 200 mężów z wozami i końmi. Oprócz budowli z zamierzchłego antyku w Luksorze na uwagę zasługuje pałac o znacznie skromniejszej historii, XIX-wieczny Winter Palace, czyli pałac zimowy. Niegdyś znajdowali tu swój raj na ziemi Brytyjczycy, uciekający z rodzinnych wysp przed wilgotną zimą. Dzisiaj podobny azyl pod znakiem 5-gwiazdkowego hotelu mają w nim zamożni turyści z całego świata. Z tarasu hotelu rozciąga się romantyczny widok na zachodni brzeg Nilu. Najpiękniej, wręcz bajkowo jest tu wieczorem, gdy rzeka połyskuje w świetle zachodzącego słońca, a na jej falach pojawiają się trójkątne żagle feluk. Ci ludzie wstali przed świtem, by skorzystać z pierwszej przeprawy z Luksoru na drugi brzeg Nilu. Nieco zmarznięci, ale bardzo podekscytowani, stoją teraz w pierwszych promieniach słońca u stóp kolosów Memnona. Te wykonane z piaskowca posągi mają 18 metrów wysokości. Są jak goście ze świata gigantów, którzy przybyli tu, by pilnować wejścia do Doliny Królów, rozciągającej się za tymi wzgórzami. W Egipcie faraonów Nil był granicą między światem żywych i krainą umarłych. Tak też było w Tebach. Na zachodnim brzegu Nilu w górach ulokowano tebańską nekropolię, w której archeologowie odnaleźli ponad 400 grobów faraonów, kapłanów i wysokich urzędników egipskiego państwa. Najbardziej spektakularnych znalezisk dokonano właśnie tutaj, w Dolinie Królów. Udało się. Odkryliśmy w dolinie coś nadzwyczajnego. Imponujący grobowiec z nienaruszonymi pieczęciami od wieków, oczekujący na odkrycie. Telegram o takiej treści wysłał 6 listopada 1922 roku Howard Carter do swojego przyjaciela Lorda Carnarvona. Angielski egiptolog dokonał rzeczy niebywałej. Odkrył grób faraona Tutanchamona, jedyny zapieczętowany, nienamierzony przez rabusiów przez ponad 2000 lat. Gdy archeolodzy wyjęli pierwszy kamień z muru przedsionka, ich oczom ukazał się niezapomniany widok – 4 komory grobowe pełne niewyobrażalnych skarbów. A przecież Tutanchamon, który zmarł w wieku 19 lat, nie zdążył zapisać się niczym szczególnym jako władca Egiptu. Nie wspominają o nim nawet starożytne kroniki. Wyobraźmy sobie więc, jakież niesamowite bogactwa musiały kryć grobowce największych faraonów, takich jak Ramzesa czy Amenhotepa. Dziś pamiątki starożytnej egipskiej kultury przywraca się do dawnego blasku. Kamień po kamieniu renowatorzy odnawiają to, czego nie zdążył zniszczyć czas i ludzie. Na szczęście przetrwała zbudowana nakładem gigantycznej pracy i kto wie ilu ofiar świątynia Hatshepsut, macochy Totmesa III. Świątynia została zbudowana u stóp ściany skalnej Dair al-Bari, tworzącej jakby naturalny amfiteatr. Nie ma chyba drugiej takiej starożytnej budowli w Egipcie, w której udało się osiągnąć tak doskonałą harmonię między architekturą i jej otoczeniem. Wyjątkowa jak budowla, której patronowała, była sama Hatshepsut. Jedyna w ciągu 3000 lat kobieta, która zasiadła na tronie faraonów. Nierozłącznie związani z Doliną Królów, tak jak faraonowie w swej pośmiertnej wędrówce, byli rabusie plądrujący ich groby. Ich potomkowie wciąż żyją na górskich stokach wokół dolin, ale nie trudnią się już tym niecnym procederem i nie handlują skradzionymi wotami. Dziś prowadzą ostateczny żywot jako rzemieślnicy i sklepikarze.
Równie długą historię jak Imperium Faraonów ma tradycja obróbki alabastru. Minerał ten sprowadzano do Luksoru na grzbietach wielbłądów i osłów z oddalonych o 25 km kamieniołomów. Połyskujący na biało, szaro lub czerwonawo, drobnoziarnisty kamień skuwa się tutaj, tnie, poleruje i szlifuje za pomocą najprostszych narzędzi, tak jak tysiące lat temu. Dla starożytnych Egipcjan alabaster był niemal świętością, jednym z najszlachetniejszych minerałów. Ówcześni artyści wykorzystywali go w rzeźbiarstwie i jako ornament w architekturze. Z alabastru wykonywano też biżuterię i dziesiątki przedmiotów codziennego użytku, takich jak lampy czy kubki. Dzisiejsze produkty z alabastru, choć nie wszędzie wyrabiane ręcznie, obejmują również bogaty asortyment, od waz, przez pamiątkowe piramidy, po miniaturowe repliki kolosów Memnona. Luksor. Nasz statek jeszcze przed chwilą tonął w porannej mgle, ale już za chwilę wyruszamy. Po dwóch dniach w Luksorze ruszamy dalej w górę rzeki. Statek majestatycznie odbija od brzegu. Z każdą sekundą panorama staje się coraz szersza. Luksor niknie na horyzoncie, ale wspomnienia step pozostaną w nas chyba na zawsze. Teraz celem jest Esna. Jeszcze dziś wieczorem powinniśmy dopłynąć do tego małego miasta nad Nilem. Większość sterników pilotujących wycieczkowe statki po Nilu wywodzi się z położonego w środkowym Egipcie miasta Al-Minya. To jakby rodzinny fach przekazywany z pokolenia na pokolenie i cieszący się w Egipcie wielkim prestiżem. Przyszli sternicy od najmłodszych lat pod okiem ojców poznają tajemnice wielkiej rzeki. Nikt nie zna lepiej jej kaprysów, bo choć szeroka i potężna, w zaskakująco wielu miejscach jej głębokość nie przekracza 1 metra. Wprawdzie pływające hotele konstruuje się tak, by ich zanurzenie było minimalne, ale i tak tylko doświadczeni piloci potrafią manewrować nimi wśród wędrujących mielizn. Tu, gdzie dziś przepłynąłby wielki prom, jutro utknęłaby na płciźnie mała łódka. Sternicy to prawdziwi synowie Nilu. Dorastają nad nim, pływają w jego nurtach, spędzają tu każdy dzień swojego życia. Poznają go tak dobrze, że gdy wreszcie stają za sterami statku, z zamkniętymi oczami potrafią wyznaczyć bezpieczny kurs. Instynkt i wiedza granicząca z magią okazują się w tym przypadku bardziej użyteczne niż nowoczesna technika. Późnym popołudniem statki wycieczkowe dopływają do Esny. Miasteczko jest położone na lewym brzegu Nilu, 65 km od Luksoru. Na noc zacumujemy właśnie tutaj. Smukły minaret, niczym latarnia morska, góruje nad portowym miasteczkiem. Opuściwszy klimatyzowany, luksusowy statek, przybysze muszą pokonać zaledwie kilkanaście schodków na nabrzeżu, aby znaleźć się w zupełnie innym świecie. Esna, wczesny ranek. Handlarze na targu jeden po drugim otwierają swoje kramy. Kolorowe płótna chwytają pierwsze promienie słońca. Najlepszym przewodnikiem po ciasnych, krętych zaułkach bazaru jest własna ciekawość. W Luksorze byliśmy w kamiennym świecie, teraz znów jesteśmy między ludźmi. Wokół uśmiechy i spojrzenia. To miejsce jest pełne życia, czego nie dało się powiedzieć o świątyniach z kamienia. Wiecznych, milczących i zimnych, mimo że słońce ogrzewa je od tysięcy lat. Tutaj jest zupełnie inaczej.
Pośrodku tętniącej życiem dzielnicy handlowej, paranaście metrów pod poziomem ulicy, znajdują się dobrze zachowane pozostałości świątyni, wybudowanej w czasie XVIII dynastii, a następnie przebudowanej w epoce ptolemejskiej ku czci Chnuma, boga stwórcy, który z gliny miał ulepić pierwszego człowieka i następnie go ożywić. Największe wrażenie robią kolumny z oryginalnymi motywami dekoracyjnymi w formie kwiatów. Znowu na pokładzie Helios Regency. Statek odbija od brzegu. Następnym przystankiem w drodze do Asuanu będzie oddalone stąd o 50 km miasto Itfu. Zanim tam dotrzemy, minie cały dzień. Każdy pasażer spędzi go wedle własnego uznania. Niektórzy delektują się słońcem, inni malowniczą panoramą miasteczek i krajobrazów, która roztacza się z pokładu. Na tarasie widokowym nieodzownymi akcesoriami podróżnych są okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem i oczywiście aparaty fotograficzne. Jesteśmy w Itfu. Czas zmienić środek transportu. Przesiadamy się do bryczek. Świątynia w Itfu została wybudowana w hołdzie sokologłowemu Horusowi. Wedle mitu w tym właśnie miejscu Horus stoczył jedną ze swoich najtrudniejszych walk. Zmierzył się z bogiem burzy i pustyni Setem, który objawił się w postaci hipopotama. Kulisy tego legendarnego starcia są kluczem do zrozumienia istoty starożytnego Egiptu. Jego pierwszym mitycznym królem był bóg Ozyrys. Zabił go w podstępny sposób rodzony brat Set, żeby samemu zasiąść na tronie. Izyda, żona Ozyrysa, dzięki magicznej sile i pomocy innych bóstw wkrótce przywróciła go do życia. Z ich związku narodził się Horus, czczony pod postacią sokoła. Horus pomścił swojego ojca, pokonał Seta i odzyskał zagarnięty tron. Egipcjanie widzieli w osobie faraona ucieleśnienie zwycięskiego Horusa, czyli pełnoprawnego następcę Ozyrysa, jedynego prawowitego władcę Dolnego i Górnego Egiptu. Przed świątynią i w jej wnętrzu panuje iście babiloński harmider, który nadzwyczaj skutecznie burzy nastrój podniosłości przynależny temu miejscu. Głosy setek turystów i przekrzykujących się w różnych językach przewodników zlewają się w monotonną melodię.
Horus pozostaje w każdym razie obojętny na tłumy śmiertelników u swoich stóp. Gdy w V wieku przed naszą erą Herodot przybył do kraju faraonów, zapisał w swym dzienniku takie zdanie: Egipt to dar Nilu. Egipt to faktycznie jakby prezent od Nilu dla tych, którzy odkrywają ten kraj z pokładu statku wycieczkowego. Z perspektywy rzeki bowiem jawi się on w całej swojej krasie. Właśnie w ten sposób poznajemy najpiękniejsze i najprawdziwsze oblicze Egiptu. Kołysani nurtem rzeki, dopieszczani promieniami słońca i luksusami na pokładzie, mamy przed sobą jakby otwarty album z najwspanialszymi zdjęciami. Album, w którym delikatny podmuch wiatru co kilka chwil przekłada kolejną stronę. Rejs z Kairu do Asuanu, czyli około 1000 km w górę Nilu w pływającym hotelu, trwa od 10 do 14 dni. Komfortowo wyposażony statek zabiera na pokład do 100 pasażerów i rozpieszcza ich przez ten czas najróżniejszymi specjałami. Pięciogwiazdkowy standard zobowiązuje. Rejs przez Egipt po wodach Nilu zamienia się w bajkę z tysiąca i jednej nocy. Wysoko nad poziomem rzeki, na skalistym płaskowyżu, znajdują się ruiny świątyni Kom-Ombo. Jej ocalałe szczątki datują się na okresy ptolomejski i rzymski. W Kom-Ombo panował kult dwóch bogów: Haroerisa, solarnego boga wojny, i Sobeka, opiekuna terenów obfitujących w wodę, czczonego pod postacią krokodyla. Starożytni Egipcjanie uważali krokodyle za zwierzęta święte. U Herodota znajdziemy opis, jak czczono te ogromne gady. Zakładają krokodylowi na uszy szklane i złote wisiory, a na łapy jakby klamry. Przynoszą mu ulubione przysmaki, pielęgnują go starannie do ostatnich jego dni, a gdy umrze, balsamują jego ciało i składają w poświęconej trumnie. W czasie, gdy szacowni goście zajmują się zwiedzaniem, personel statku sprząta go na błysk, aby w pełnej krasie prezentował się podczas końcowego etapu rejsu. Jeszcze tylko 40 km i dotrzemy do Asuanu. Asuan, Elefantyna, Kraina Słoni. Być może starożytni Egipcjanie nazwali tak to miejsce, bo po raz pierwszy zobaczyli tutaj te zwierzęta, a może znali je już wcześniej, a nazwa wzięła się od skał wystających z wód Nilu, które do złudzenia przypominają stado słoni. Tego nie wiemy. Wiemy za to, że obszar w pobliżu pierwszej katarakty stanowił od niepamiętnych czasów granicę między Egiptem a Nubią, między światem Orientu a Czarną Afryką. Tutaj spotykały się karawany i tutaj krzyżowały się szlaki handlowe z Sudanu, Etiopii, Nubii i mitycznej krainy wonności Punt.
Nigdzie indziej nie zobaczymy tylu feluk na Nilu, co tutaj w Asuanie. Dziesiątki łodzi z charakterystycznymi trójkątnymi żaglami przemierzają rzekę pomiędzy Asuanem na wschodnim brzegu i wyspami Elefantyną i Kitchenerą. Podobna flota wozi turystów na zachodni brzeg, gdzie znajdują się skalne grobowce dostojników asuańskich z czasów średniego i starego państwa i imponujące mauzoleum Agi Khana, duchowego przywódcy sekty szyickiej. Na wschodnim brzegu Nilu leży stary hotel Old Cataract, znany nie tylko miłośnikom Egiptu, ale i wielbicielom Agaty Christie, która rozsławiła go na kartach powieści Śmierć na Nilu. U wybrzeży wyspy Elefantyny odkrywamy pozostałości przyrządu zwanego Nilometrem. Dziesiątki takich urządzeń pomiarowych wykuto w skałach na brzegu Nilu. Dzięki nim mędrcy egipscy potrafili z dużą dokładnością prognozować wysokość fali podczas wylewu rzeki, a co za tym idzie przewidywać, jakie będą plony po przejściu fali. Zachód słońca z tarasu Old Cataract Hotel. Gdy słońce ostatecznie schowa się za horyzont, a wraz z nim zniknie upał, do życia obudzi się asuański bazar Sharia al-Suk. Kolorowe chorągiewki, jaskrawe światła, głośna muzyka i uginające się pod ciężarem towarów kramy – takiej gratki doprawdy nie można przegapić. Asuan, gdy żar leje się z nieba, marzymy tylko o tym, by jakoś dotrwać do wieczora. W środku dnia trudno jest pod afrykańskim niebem przedsięwziąć cokolwiek, co wymagałoby wysiłku fizycznego. Dopiero gdy nastaje noc, nabieramy ochoty do życia. Zanim dopadnie nas senność, chcemy przez te kilka godzin gorączkowo nadrobić stracony w ciągu dnia czas i nasycić się urokami tego egzotycznego miejsca. Twarze, kolory, zapachy i dźwięki, wszystko co w ciągu gorącego dnia jawiło nam się nienaturalne, dziwnie spowolnione, teraz znów nabiera intensywności, atakuje nasze zmysły i stawia nas na nogi lepiej niż chłodny prysznic. Wróćmy na chwilę do naszego przewodnika po Egipcie Herodota. Oto czego dowiedział się od strażnika świętego skarbu bogini Neit.
Są dwie góry ze spiczastymi wierzchołkami, które wznoszą się pomiędzy Asuanem a Elefantyną. Jedna nazywa się Krofi, a druga Mofi. Pomiędzy nimi pośrodku wypływa źródło Nilu. Połowa wody z niego płynie do Egiptu na północ, a druga połowa do Etiopii na południe. Tyle Herodot i jego tajemniczy informator, ale to nie jedyne mity dotyczące pochodzenia Wielkiej Rzeki. Wedle innego Nil bierze swój początek w skalnej jamie, w miejscu, gdzie znajduje się pierwsza katarakta. To tam miał zamieszkać Bóg o imieniu Nil i stamtąd regulować nurtem rzeki. Na południe od pierwszej katarakty, na pograniczu Egiptu i Sudanu, rozciąga się Nubia. Po wybudowaniu Tamy Asuańskiej ogromna część tej krainy, zamieszkiwana wcześniej przez 80 tysięcy ludzi, znalazła się pod wodą. Większość ludności przeniesiono w okolice Kom Ombo, które zyskały miano Nowej Nubii. Pozostali, ci, którzy nie chcieli opuścić rodzimych stron, żyją dziś w małych wioskach wzdłuż Nilu w okolicach Asuanu. Dzieje Nubijczyków sięgają w przeszłość równie daleko, co dzieje Egipcjan. W ciągu wieków losy obu nacji przeplatały się ze sobą. Kilkakrotnie Egipt podporządkowywał sobie Nubię, a ta za każdym razem próbowała odtworzyć własną państwowość. Około 800 roku przed naszą erą role się odwróciły. To Nubijczycy podbili sąsiadów z północy i narzucili im własną dynastię faraonów. Dzisiaj potomkowie starożytnego ludu Nuba zamieszkują wyżynę Kordofan i okolice Asuanu. Utrzymują się z hodowli i uprawy roli, a także w coraz większym stopniu z turystyki. Przybysze mogą liczyć na miłe przyjęcie w nubijskiej wiosce. Mieszkańcy częstują nas czarną, mocno osłodzoną i gorącą herbatą. Życie codzienne toczy się na obszernym podwórzu wewnątrz domostwa. Otwierają się na nie drzwi wszystkich pokojów. Ludzie żyją tu wciąż w kilkupokoleniowych rodzinach, od prababci po wnuki. Wszyscy pod jednym dachem. Rodzina jest najważniejsza, a jej członkowie promieniują szczęściem. Zapewne jedno wiąże się nierozłącznie z drugim. Wyspa File, położona na południe od Asuanu, niemal dokładnie pośrodku Nilu, była przez lata uznawana za perłę Egiptu. Po wybudowaniu Tamy Asuańskiej spora jej część znalazła się pod wodą. Na szczęście znajdująca się tu świątynia została uratowana od zagłady. W ramach jedynej w swoim rodzaju trwającej kilka lat akcji ratunkowej przeniesiono ją kamień po kamieniu w bezpieczne miejsce, na sąsiednią, wyżej położoną wysepkę Agilkiya. Oprócz Ozyrysa, Hator i bóstw katarakt Chnuma i Satet, czczono tu także Izydę. Żona Ozyrysa i matka Horusa, a więc niebiańska matka każdego z parujących faraonów, była ucieleśnieniem wierności małżeńskiej i opiekuńczości nad potomstwem. Największa świątynia na jej cześć powstała właśnie na wyspie Fila. Izyda była ważną postacią także w mitologii Greków i Rzymian. Na wyspie File oddawano jej cześć aż do VI wieku naszej ery, kiedy to kult został oficjalnie zakazany przez cesarza Justyniana Wielkiego. Najstarsze z zachowanych świątyń ku czci Izydy pochodzą z IV wieku przed naszą erą. Z badań archeologicznych wynika jednak, że w tym centralnym punkcie na Nilu świątynię budowano znacznie wcześniej. W ciągu wieków kompleks rozbudowywano i upiększano. Jego niektóre części powstały już w czasach cesarskiego Rzymu.
Wschód słońca nad jeziorem Nasera. Po oddaniu do użytku Wielkiej Tamy Asuańskiej w 1970 roku wody Nilu spiętrzyły się, tworząc jeden z największych sztucznych zbiorników wodnych na świecie – jezioro Nasera. Mierzy ono 510 km długości i do 35 km szerokości, a stworzono je, by zapanować nad wylewami rzeki i wykorzystać jej moc do produkcji energii. Na szczęście ofiarą inwestycji nie stała się świątynia Abu Simbel z potężnymi posągami Ramzesa II i królowej Nefertari. W zakrojonej na niespotykaną skalę akcji ratunkowej pod patronatem UNESCO przeniesiono bezcenny zabytek w wyżej położone miejsce. Aby tego dokonać, dosłownie pocięto go na kawałki. Ponad 1000 około 20-tonowych bloków, które później poskładano na nowo. Przed wysoką na 33 metry fasadą wielkiej świątyni wznoszą się cztery wykute w skale siedzące statuły boskiego władcy Ramzesa II. U stóp 20-metrowych posągów znajdują się figury jego żony, Nefertari i członków królewskiej rodziny. Ich spojrzenia są skierowane na wschód, ponad tafle jeziora, w stronę wschodzącego słońca. Widok świątyni grobowej Ramzesa II z zewnątrz zapiera dech w piersiach, ale równie wspaniałe jest bogato zdobione wnętrze sanktuarium. Wszystkie statuły Ramzesa II są brodate, przyozdobione charakterystycznymi chustami, podwójną koroną górnego i dolnego Egiptu oraz świętym wężem Ureuszem. To atrybuty władzy, na które Ramzes II zasłużył jak mało który faraon. To na jego rozkaz wzniesiono budowle, które stały się dla potomnych najbardziej wyrazistym i doskonałym świadectwem starożytnej egipskiej kultury. Kompleks świątynny został usytuowany tak, aby dwa razy w roku, 22 lutego i 22 października, pierwsze promienie wschodzącego słońca oświetlały całą bryłę sanktuarium wraz ze znajdującymi się wewnątrz posągami bogów. W te dwa dni słońce rozświetla twarze trzech bogów słońca, boga słońca Rehur-Achti, faraona, boga Ramzesa II, boga Amona-Re. Wówczas oficjalnego boga opiekującego się państwem, jedynie Ptah, jako bóg ziemi i cienia, pozostaje nieoświetlony. Ten niezwykły efekt, który szczęśliwie udało się zachować po przeniesieniu świątyni, miał unaoczniać boską naturę władcy. Mniejsza świątynia Abu Simbel została zbudowana na cześć bogini miłości Hathor. Znajduje się tutaj także sanktuarium obdarzonej boską czcią małżonki faraona, królowej Nefertari. 10-metrowe posągi wyobrażają Ramzesa i królową. Egipt to także świątynie nowych czasów. Należące do międzynarodowych sieci wielkie hotele leżące na wybrzeżach Morza Czerwonego, jak tu w Hurgardzie. Wokół nich również dojrzymy monumenty nawiązujące do starożytności, choć jest to nawiązanie raczej w stylu Disneylandu i kiczowatej estetyki Las Vegas. Jeszcze na początku lat 80. XX wieku Hurgada pozostawała na uboczu uczęszczanych szlaków turystycznych. Jej samotne, bezkresne plaże gościły jedynie wtajemniczonych amatorów słońca i kąpieli. Prędzej czy później biznes turystyczny musiał odkryć to miejsce. Dziś wzdłuż 50-kilometrowego wybrzeża między Zatoką Makadi, Hurgadą i Alguną
Tłoczą się dziesiątki luksusowych hoteli, jak ten należący do sieci Sofitel, z fantastyczną architekturą i zapleczem rekreacyjnym. Animator, moderator to w tym urlopowym raju słowa zaklęcia. Moderuje się tutaj niemal każdy krok hotelowego gościa, któremu od rana do nocy oferuje się tyle różnorodnych rozrywek, że ten nie ma najmniejszej szansy, by się zwyczajnie trochę ponudzić. Hurgada stała się w ostatnich latach synonimem masowej turystyki, upodabniając się do dziesiątków ośrodków urlopowych w innych regionach świata, które wabią przybyszów słońcem, plażą i ciepłym morzem. Jedynym wyróżnikiem hurgady pozostaje dość silny wiatr, ale to z kolei stanowi atrakcję dla amatorów żeglarstwa i windsurfingu. Hurgada. Przypominamy sobie rejs statkiem po Nilu, gdy z pokładu patrzyliśmy na piramidy i świątynie, nadbrzeżne wsie i miasteczka, gdy poznawaliśmy mieszkających tam ludzi. Egipt wydawał nam się krainą piękną i idylliczną. Teraz ten sam Egipt jawi się jako miejsce bez wyrazu i bez duszy. Mimo wysiłków tych, którym zależało na tym, abyśmy je ubóstwiali. I tak, aby udoskonalić to, co stworzyła natura, wzniesiono i obsadzono zielenią polder. Taki mały, choć kosztowny retusz na krajobrazie wybrzeża. Wątpliwym estetycznie przedsięwzięciem jest również miejscowa architektura. Nieudolny plagiat tego, co stworzono wcześniej i gdzie indziej. Cóż, skoro turyści najlepiej wypoczywają w dobrze znanym otoczeniu, w hotelach, które na całym świecie wyglądają identycznie. Na południowym krańcu Półwyspu Synaj, niemal naprzeciw Hurgady i oddzielony od niej tylko cieśniną Madik Jubail, leży inny popularny ośrodek turystyczny Egiptu, Sharm el-Sheikh. Aby tam dotrzeć, nie trzeba mieć własnego jachtu. Z jednego urlopowego raju do drugiego można dopłynąć tanio i szybko którymś z promów. SMS dla wszystkich. Ale tym razem rozszyfrujemy ten skrót jako słońce, morze, sporty wodne. Oferta aktualna przez 365 dni w roku. Jest tu trochę za gorąco, by przez cały dzień wylegiwać się na plaży, ale za to w sam raz, by popływać. Dosłownie kilkanaście metrów od plaży biegnie granica rafy koralowej, za którą zaczyna się tryskający wszystkimi kolorami wspaniały podwodny świat. Płetwy, maska i fajka w zupełności wystarczają, by wybrać się na fascynujący spacer pod powierzchnią krystalicznej wody. W przeciwieństwie do Hurgady, Sharm el-Sheikh, dzięki surowym przepisom dotyczącym gospodarki przestrzennej, udało się uniknąć wielu negatywnych skutków masowej turystyki. Egipskie oazy wakacyjne na Półwyspie Synaj, nad Morzem Czerwonym i nad Morzem Śródziemnym są oddalone od Europy o niecałe 5 godzin lotu. Szczególnym powodzeniem wśród spragnionych słońca Europejczyków cieszą się jesienią i zimą. Nawet wtedy temperatura nie spada tu poniżej 20 stopni Celsjusza. Co ciekawe, jeszcze do niedawna kąpieliska w Hurgadzie czy Sharm el-Sheikh były uznawane co najwyżej za dodatek do głównego programu wycieczek do Egiptu, czyli tradycyjnej trasy wzdłuż Nilu. Dziś, choć trudno w to uwierzyć, przyciągają one w ciągu roku większą liczbę turystów niż piramidy w Gizie. Cóż, wygląda na to, że statystyczny urlopowicz z Zachodu szuka w katalogach biur podróży przede wszystkim obietnicy beztroskiego odpoczynku. Trzeba przyznać, że pod tym względem ośrodki nad Morzem Czerwonym obietnicę tę spełniają w 100%. Sharm el-Sheikh. Faraonowie marzyli o nieśmiertelności, ale i my próbujemy ją zaklinać. Dzisiaj wyznajemy kult ciała, wiecznej młodości i życia pełnego rozrywek. Up.
Choć Morze Czerwone oddalone jest od równika o ponad 3000 km, jest ono jednym z najcieplejszych mórz świata. Wysoka temperatura wody sprawiła, że rozwinęło się tutaj przebogate skupisko wodnej flory i fauny, w tym potężna rafa koralowa, która zaczyna się tuż przy linii brzegowej. To prawdziwy raj dla amatorów nurkowania, na szczęście jeszcze wciąż czysty i nieskażony cywilizacją, mimo rosnącego z każdym rokiem ruchu turystycznego. Będąc w Sharm el-Sheikh, nie trzeba właściwie wypływać łodzią daleko w morze, aby zakosztować uroków nurkowania. Podwodny świat ukazuje całe swoje bogactwo już kilkanaście metrów od plaży. Późnym popołudniem w przystani jachtowej w Sharm el-Sheikh wszyscy krzątają się jak w ukropie. Łodzie, jedna po drugiej, wracają do portu z rewirów do nurkowania. Teraz jest czas na opróżnianie i ładowanie butli powietrznych, sprawdzanie ekwipunku. Wprawdzie w okolicy wydzielono obszary do podwodnych wędrówek, ale widząc dziesiątki motorówek, trudno nie zadać sobie pytania, jak długo jeszcze przepiękna rafa koralowa wytrzyma bez uszczerbku najazd amatorów nurkowania. Opracowanie wersji polskiej De Agostini Polska czytał Maciej Gudowski.